Dobry wieczór, witamy na drugiej części konferencji prasowej z udziałem trenera Legii Warszawa, Kosty Runiajcia. W pierwszej kolejności tradycyjnie trenera poproszę o komentarz do spotkania. Maybe I will put your microphone to be closer. Sure. Good evening, dobry wieczór. Guten Abend. Yeah, first half was a disaster. We played shit. Gornik played very aggressively against us, pressed us high. That was not surprising itself. Pierwsza połowa to była z naszej strony katastrofa. Gornik nas zaskoczył, dominował. What was surprising for me, the attitude of the team, how we act, how we react. I missed a lot of things in this first half. We lost closely to every duel. We didn't win the second balls. The basics in soccer I didn't see. Byłem bardzo negatywnie zaskoczony postawą mojego zespołu. W pierwszej połowie przegrywaliśmy wiele pojedynków, traciliśmy drugie piłki, nie graliśmy z takim zaangażowaniem, jakiego oczekiwałem. Byłem bardzo negatywnie zaskoczony tą postawą. We made it too easy for Gornik, but also Gornik made it quite good against us in this first half. Pozwoliliśmy na zawiele Górnikowi, ale Górnik bardzo dobrze zaprezentował się przeciw nam w tej pierwszej połowie. They invest a lot, played with high intensity. Okay, second half 0-2 was our own fault. W pierwszej połowie Górnik zaskoczył nas również intensywnością, druga połowa wyglądała już lepiej. After this, yeah, we play high risky. We put all our eggs in the basket, all in. To change the result. Graliśmy z dużo większym zaangażowaniem, wszystko postawiliśmy na jedną kartę, żeby zmienić wynik meczu. I think the amazing atmosphere from the stands helped this team to survive the second half. The result you already know. Świetna atmosfera na trybunach z pewnością pozwoliła nam przetrwać drugą połowę i poprawić przebieg spotkania. I know that at that moment and this time not everything will run perfectly, but as I said, for me it's also good feedback the first half, so we will speak about this. I'm very clear. I think also our team knows already about the way how we, or let's say the, how we didn't perform in the first half, and yeah, we will keep going our way and work hard and try it next time better. Mam świadomość, że nasza gra nie wyglądała tak, jak tego sobie założyliśmy. Będziemy analizować pierwszą połowę, będziemy pracować nad tym, żeby wyglądała ona lepiej. W najbliższym tygodniu przeanalizujemy przebieg wydarzeń. All of respect from about Gornik, but I expected a win today. I expected a win. We expected a hard game. Okay, last season I think in the same situation Legia lost. From that point, it's. I'm happy about this one point. Will be a very important point. It's still a long season, but as I said, some signals I didn't like, which I got to this evening. Muszę przyznać, że oczekiwałem zwycięstwa z Górnikiem, z całym szacunkiem dla tego zespołu. Koniec końców jestem zadowolony z tego punktu na koniec sezonu. Może nam on się przydać, ale jest wiele do poprawy. Nie jestem usatysfakcjonowany z tego, co wieloma fragmentami widziałem. It's already noticeable that the people in this city and the Legia fans believe in this team and that from the first game we got a great support. For that we have to work even harder and we have to deliver as a team, as a club, and I'm sure we will.
czujemy ogromne zaufanie i zaangażowanie ze strony naszych kibiców, mieszkańców Warszawy. Musimy sprostać tym oczekiwaniom i musimy pracować ciężej, żeby dać im poczucie satysfakcji. Together with our fans, I'm pretty sure that we can achieve something great this season. It's a long way, journey. Razem z naszymi kibicami możemy osiągnąć wiele w tym sezonie. To będzie długa podróż. For sure, there will be up and downs, and yeah, I believe in this team. I believe in our way, and I'm looking forward for the next game. Na pewno przed nami wzloty i upadki, ale ja wierzę w tą drużynę i już nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo, trenerze. Prosimy o pytania z sali. Hello, coach. Patrick Sosna here. Przepraszam bardzo, bo konferencja jest transmitowana na żywo. Proszę o zadawanie pytań w języku polskim, ale tłumaczę. Dobry wieczór, trenerze. Patrick Sosna. Pierwsze pytanie. Kto u trenera w drużynie wybiera kapitana? Czy trener to robi samemu, czy jest decyzja tak jakby całego zespołu i sztabu? I think that your colleagues can give the answer. They already know the answer. Ta sprawa była już wielokrotnie poruszana. Na pewno inni dziennikarze to doskonale wiedzą. Wyboru kapitana przed rozpoczęciem sezonu dokonał trener. Few weeks ago. You're late. Okay, but I didn't know about it, so I can read articles. Zatem drugie pytanie, czy jak trener oceni dzisiejsze zachowanie Josue, bo było kilka przypadków, kiedy odpychał piłkarzy Górnika? Albo zachowanie po samym strzelonym karnym, kiedy ewidentnie powiedział coś do Daniela. What do you think about? Can you speak louder, please? Yes, yes. What do you think about Josue's attitude when he during the game he pushed many times Górnik players and after he scored goal he say something to Górnik goalkeeper. Jose took the responsibility as a captain. He scored the goal, very important goal. Nobody played first half good. Even Jose didn't play. Nobody performed, even me as a coach, because I have the biggest responsibility. If the team is starting at home with this atmosphere, like we started this evening, then I can't be satisfied. So we will speak about this, but okay, it's soccer, it's sport, can happen. Important is that we turned this game in the right direction, that we scored two goals, and yeah, it's like I said, not all things were not good, but it's okay at the end, 1 point after the first half. Josue jest piłkarzem, który bierze na siebie dużą odpowiedzialność. W pierwszej połowie grał źle, tak jak cała Legia grała źle, tak jak trener też uważał, że źle prowadził tą pierwszą połowę. Natomiast w drugiej części spotkania potrafiliśmy odwrócić losy meczu. Wiele rzeczy jeszcze wymaga poprawy, ale jesteśmy na dobrej drodze. Proszę bardzo, Robert. Dobry wieczór, trenerze. Robert Łoński, Sportowy. Na ile wejście Carlitosa miało wpływ na to, że Legia doprowadziła do remisu? Dziękuję. Carlitos influenced the final result of the game. What? To what extent Carlitos influenced on the final result of the game? I think he gave us some additional in this game. You could see that he is an experienced striker, that he is dangerous for goal. He was very active and great free kick. I think we will have a lot of fun with him and he will deliver. Josue dodał nam dużo wartości w zespole. To bardzo niebezpieczny napastnik, który oddaje dużo strzałów. Myślę, że będzie spełniał oczekiwania, jakie w nim pokładamy. He is different kind of striker. He fits in our way of playing. I'm happy that this transfer has happened. To inny typ napastnika niż ten, którego do tej pory mieliśmy. To jest zawodnik, który dopasuje się do
naszego sposobu gry. No, natomiast to chwilę zajmie. Now we have some days more for training because he just trained 2.5 days with us. So we have some more days to get better connection. Then we will see. Maybe he will start next game. W treningu będziemy pracować na zgraniu się zespołu. Do tej pory Carlitos spędził z drużyną w zasadzie tylko 2,5 dnia. Przed nami kolejne treningi i będziemy dopasować się wzajemnie. Czy są jeszcze pytania? Dziękujemy bardzo. Dobranoc.